lipca. W wielu polskich miastach trwają protesty, trwają demonstracje w ramach obrony TVN-u i innych wolnych mediów. Za kilka minut połączymy się ze studiem TVN24. A tym samym, żegnając się z Państwem, życzymy spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i widzimy się podczas turnieju Czterech Skoczni. Kłaniam się pięknie. Damian Michalski. Michałowski. Michałowski. Się kiedyś Michałowski. Nauczy. I Sebastian Szczęsny. Przepraszam. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Sponsorem programu był Apart, dystrybutor szwajcarskich zegarków Bergstern. Na wspólne kibicowanie zaprosił sponsor programu, firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Niezapomnianych emocji i wrażeń życzył sponsor programu Bank Credit Agricole. Sejm głosami PiS uchwalił ustawę Lex TVN. Jest to atak na wolne media, który ma pozbawić państwa możliwości oglądania wszystkich kanałów TVN. Prosimy o podpisanie apelu w obronie stacji na apel.tvn.pl. Dziękujemy za wsparcie. Gdy walczycie o ważne dla was sprawy, gdy nikt nie chce was wysłuchać. Nie mają cery, co ci stradził. Gdy potrzebujecie naszej pomocy. Zabrano nam ziemię. Czekamy na pomoc. Lub gdy trzeba stanąć w waszej obronie. Jesteście cudowni. Jesteśmy dla was. W specjalnym programie na antenie TVN24 witamy także widzów stacji TVN. Krzysztof Gorlicki, dobry wieczór Państwu. Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska. Pod takim hasłem w wielu polskich miastach odbywają się lub odbywały, albo są jeszcze zaplanowane manifestacje w obronie TVN oraz innych wolnych mediów. Po południu manifestacje odbyły się m.in. w Krakowie, Kołobrzegu i Wałbrzychu. Na godzinę 19 zaplanowany jest ten główny protest w Warszawie. Michał Gołębiowski, nasz reporter przed Pałacem Prezydenckim. Michale, powiedz, jak wiele osób przyszło dzisiaj zaprotestować na krakowskie przedmieście?